Państwowej Posła Jana Kępińskiego. Bardzo proszę, Panie Pośle. Dziękuję. Szanowni Państwo, nasza konferencja prasowa jest zatytułowana dzisiaj Czujemy się Wielkopolanami. To znaczy z wielkim zdziwieniem i smutkiem przyjęliśmy jako POBN słowa pana prezesa Kaczyńskiego dotyczące Ślązaków i że pewne przywiązanie do śląskości jest zakamuflowaną opcją na rzecz Niemiec. To jest rzecz smutna. Należy postawić pytanie, ponieważ obok Ślązaków pojawili się tam również Kaszubi, tak? Że również opcja pana premiera Tuska na rzecz kaszubskości jest również opcją niemiecką i na rzecz Niemiec. I jego przywiązanie, które pan premier Tusk na rzecz kaszubskości okazuje. Otóż chcemy zapytać także posłów z Wielkopolski o to, który region będzie następny. Czy za chwilę nie okaże się, że opcją na rzecz Niemiec, że zagrożeniem dla integralności terytorialnej państwa jest to, że ktoś się ogłosi, że ktoś powie, że jest Wielkopolaninem, że jest przywiązany do wartości Wielkopolski, do regionu, do Wielkopolski jako takiej. I chcemy te pytania zadać konkretnym osobom. Chcemy zadać te pytania panu europosłowi Szymańskiemu, panu posłowi Derze, panu posłowi Hoffmanowi, którzy wszyscy są posłami z Wielkopolski. Chcemy ich zapytać, czy w następnej wyliczance, kto grozi, jaki region grozi integralności terytorialnej Polski, nie znajdą się Wielkopolanie. Chcielibyśmy, żeby również państwo, tych parlamentarzystów o to zapytali. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest pytanie o to, jak wygląda ta wyśniona Polska, ta idealna Polska, o którą walczy Prawo i Sprawiedliwość i pan prezes Jarosław Kaczyński. Bo jeżeli dla tej Polski po kolei zagrożeniem są Ślązacy, zagrożeniem są Kaszubi, być może za chwilę zagrożeniem są Wielkopolanie, Kujawiacy, Podlasiacy, to pytanie jest właściwie, jak ta Polska wygląda, jaka ona ma być, jeżeli te poszczególne regionalne tożsamości nie tworzą jakiejś wartości dodanej, tylko są zagrożeniem dla polskości. To jaka jest ta polskość zdaniem pana prezesa Kaczyńskiego i tych panów parlamentarzystów wielkopolskich, których tutaj wymieniłem. Teraz kwestia następna jest taka. My uważamy, że Wielkopolska i Wielkopolanie zawsze tym, czym byli, działali na rzecz jedności Polski jako takiej, zawsze wnosili swój wkład w rozwój Polski, w jej historię i zawsze wiązało się to z podziwem dla dokonań Wielkopolski i Wielkopolan. Zawsze byli postrzegani jako ci, którzy w tej czy w innej formie, często w formie pracy organicznej, krzewili patriotyzm, który był czymś godnym naśladowania dla reszty kraju. Ja wystarczy, że przypomnę powstanie, jedyne udane powstanie, powstanie wielkopolskie, które wywołali Wielkopolanie, którzy być może za chwilę w opinii pana prezesa Kaczyńskiego, a przynajmniej ich potomkowie, będą jakimś kolejnym wydumanym zagrożeniem. Chcę powiedzieć, że w tym spojrzeniu jasno mówimy, nikt na Polskę nie czeka i może mogą niektóre postulaty ruchu autonomii Śląska być uznawane za postulaty zbyt skrajne czy kontrowersyjne. Ale to nie oznacza, że ruch autonomii Śląska czeka na niepodległość Polski, jest zagrożeniem dla niepodległości Polski, jest zagrożeniem dla integralności terytorialnej Polski. I chciałbym na koniec, zanim przejdę do pytań, powiedzieć dwie sprawy. Otóż to, co się w tej chwili dzieje, jest bardzo rzeczą niedobrą i trzeba to jasno powiedzieć.
Może zabrzmi to ostro i kontrowersyjnie, ale dla nas, Wielkopolan, historia Polski zaczęła się od Ostrowa Tumskiego i od Ostrowa Lednickiego, a nie od katastrofy smoleńskiej, tak? Bo w tej chwili idziemy w tym kierunku, że historia Polski zaczęła się od katastrofy smoleńskiej. Otóż trzeba tu, w Poznaniu i w Wielkopolsce, jasno to powiedzieć. Historia Polski zaczęła się od Ostrowa Tumskiego, historia Polski zaczęła się od Ostrowa Lednickiego, a nie od katastrofy smoleńskiej. Katastrofa smoleńska jest tragicznym, nieszczęśliwym wydarzeniem w historii Polski, ale to nie jest ani koniec historii Polski, ani jej początek, i jasno to trzeba powiedzieć. I wreszcie druga rzecz, którą mówię ze smutkiem i którą chciałbym, żeby Państwo bardzo precyzyjnie przekazali, bo nie chciałbym tutaj w tej wypowiedzi nikogo urazić. Otóż wczoraj w wypowiedzi dla tygodnika Wprost pan prezes Kaczyński powiedział takie niezwykle osobiste i wstrząsające zdanie, że ja już nigdy nie będę człowiekiem szczęśliwym. Mną to wstrząsnęło, bo to jest wyraz tego, jak głęboki osobisty dramat przeżył Jarosław Kaczyński. Natomiast trzeba w tym kontekście zadać pewne pytanie, ponieważ pan prezes Kaczyński jest politykiem, jest osobą, która aspiruje do władzy, która będzie prowadzić swoje ugrupowanie w najbliższych wyborach i która będzie chciała, jak sądzę, w tych wyborach wygrać, aby móc rządzić Polską. I to pytanie jest następujące. Czy człowiek, który mówi o sobie, że jest osobą nieszczęśliwą i że do końca życia będzie taką osobą nieszczęśliwą, może być premierem rządu, który ma kierować 40-milionowym narodem? Bo w moim przekonaniu, jeżeli ktoś tak mówi, i mówię to absolutnie bez ironii, to jest w głębokiej depresji. I pytanie, czy osobie, która jest w głębokiej depresji, należy powierzyć kierowanie rządem 40-milionowego kraju. No w moim przekonaniu ta wypowiedź jest dowodem, że nie należy tego robić, tak jak osoby w głębokiej depresji nie należy wydawać kluczyków do Ferrari i wyprowadzać ją na autostradę, gdzie może jechać 200 czy 300 km na godzinę. A wydaje mi się, że Polska jest czymś dużo poważniejszym niż takie opisane przeze mnie Ferrari. Tyle z mojej strony. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to z wielką przyjemnością. Po prostu zaczęła się pierwsza. No, to myślę, że różni z różnych miejsc pochodzący Polacy będą tutaj mieli swoje opinie. Niektórzy mówią, że w Kruszwicy na przykład. Chciałem zapytać o coś innego, jak recenzję działań PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego o wybory. Chciałem się zapytać w kontekście wielotematu Wielkopolsce, czy coś kogokolwiek wiążącego możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o kandydatów do Sejmu, kandydatów do Senatu. Proszę pana, mogę powiedzieć tak, jak pan wie, całkiem niedawno zostaliśmy zarejestrowani jako partia polityczna. Na pewno będzie startował pan poseł Jacek Tomczak i na pewno będę startował ja. To możemy już w tej chwili jasno powiedzieć. Natomiast co do innych osób, nie chciałbym się w tej chwili wypowiadać. Ja nie ukrywam, że trwają rozmowy też z innymi środowiskami politycznymi na, że tak powiem, w wymiarze ogólnopolskim. No w związku z tym to też czasem zależy od tego, kto się w jakim okręgu gdzie pojawi jako przedstawiciel tego środowiska. Czy rozmowy są prowadzone również z panem Marcinem Libickim? Proszę pana, ja powiem tak. Pan Marcin Libicki nie uchyla się od udziału w życiu politycznym, co można chociażby na falach Radia Merkury, kiedy występuje w programie Politycy do Tablicy. No jest, ale nie prowadzi go pan prezes Gdesiński. Nie, Krzysztof Sadowski. Tak, jest taki pan. I w każdym razie, więc to pokazuje, że Marcin Libicki nie uchyla się od udziału w życiu politycznym, natomiast... Czy jest to spotkanie na przykład jako kandydat na...
senatora? Znaczy, mogę powiedzieć, że no, w tej chwili nie. Natomiast mamy do wyborów jeszcze trochę czasu. No, tu są jeszcze kwestie też, powiedzmy sobie szczerze, że Marcin Lipicki jest też osobą w odpowiednim wieku i to też będzie jakimś elementem, który będziemy w tym wszystkim brali pod uwagę. A jeszcze a propos tej narodowości i tych wszystkich detali regionalnych, regionalizmów, panowie w spisie powszechnym jak piszecie swoją? Nie, no my w spisie powszechnym, znaczy ja powiem tak, nie będę spisywał narodowości wielkopolskiej, bo jestem narodowości polskiej, to jest jasne. Natomiast uważać, że bycie Wielkopolaninem i kultywowanie wielkopolskości, wielkopolskich cech, uważać to za zagrożenie dla integralności terytorialnej Polski, uważać to za jakąś zakamuflowaną opcję na rzecz kogoś i wypowiadać się o tym więcej niż niechętnie, uważam za głębokie nieporozumienie. Czy coś jeszcze? Jeszcze chciałem spytać o tą deklarację polityków wielkopolskich. Jak to ma wyglądać? Chodzi mi o to, czy pan teraz podczas konferencji prasowej wzywa ich do tej deklaracji, czy będzie do nich dzwonił, rozmawiał, że to... Znaczy ja bym oczekiwał, że to państwo zapytacie pana DR, pana Szymańskiego, pana Dziubę, pana Hoffmana, pana Czarneckiego o to, czy na następnej konferencji prasowej nie okaże się, że to Wielkopolanie są jakimś zagrożeniem dla integracji, integralności terytorialnej Polski, że są zagrożeniem dla polskiego patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby ci panowie się na ten temat wypowiedzieli. Myśli pan, że pójdą za prezesem, jeżeli to jest prezesem? To już pan ich musi pytać. Czy coś jeszcze? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Jeśli są potrzebne indywidualne rozmowy, to z wielką chęcią.